everyone. All right, go But ahead. it's not my Zoom, it's Magda Zoom. You know. Not Magda Zoom. Thomas, in Polish, please. You're working with Robert for such a long time. Please, in Polish, introduce Robert. Thank Okay. you. Yeah, Robert, we're gonna do Okay. this in Polish, okay? Dobrze, Okay, got it. moi drodzy, bo ja to tak właśnie. Ja tutaj dałem dzisiaj możliwość popracowania Magdzie, dlatego jestem trochę w proszku, w biegu i moi drodzy, więc zacznę tak. Mamy dzisiaj przyjemność tutaj spotkać się przede wszystkim z Joelem. Hello, Joel. I z Robertem. Hello, Robert. Słuchajcie, taka sytuacja, że z Robertem się znam już bardzo długo czasu. Robert jest absolutnie fenomenalnym networkerem, jest w top 15 najlepiej zarabiających networkerów wszechczasów. Magda? Nice. But I have to translate this one in English? For what? Okej, nie, Just dobra. do in Polish. Robert, we know that he is the best. We know, he knows. He Top know 15. that, Okej, słuchajcie, więc ja zacząłem współpracę z Robertem jakiś czas temu, ale po jakby nie chcę dzisiaj czasu antenowego zabierać za dużo. Powiem tylko tyle, że Robert jest naszym mentorem, naszym liderem tutaj w projekcie My Daily Choice. Człowiek absolutnie z najwyższej światowej półki. Zarobił 250 milionów złotych w tej branży, więc jest topem z topów, ale ja dzisiaj nie chcę mówić ani o Robercie, ani o sobie za bardzo, mimo że wypadałoby, to dzisiaj ja jednak chcę ten czas antenowy tutaj dać naszemu gościowi Joelowi, który jest, słuchajcie, najlepszym moim zdaniem, albo jednym z najlepszych edukatorów w naszej tutaj firmie, ale dzieje się dużo wyboistych rzeczy ostatnio w naszej branży. W związku z tym zaprosiliśmy Joela, żeby nam trochę opowiedział o tym, jak się zachowywać na rynku, co się dzieje i tak dalej. Więc też, moi drodzy, to jest czas do was, Teraz bringing Pandorę. żebyście po prostu też zadali pytania Joelowi, jeżeli będą. Także ja, Magda, oddaję głos, bo ja tutaj nie jestem potrzebny dzisiaj na tym Zoomie, tutaj bardziej ty i Joel tak naprawdę. Hang on Robert, one we will. second, Magda. I'm going to mute everyone and then Okay, so we don't have any background noise. So that was nice introducing. So we will have Joel. Joel, are you here? I will be translating you tonight, this evening, today. Okay, now. So I will ask you, nice to meet you. Słuchajcie, ja się przywitam z Joelem i poproszę go o taki prosty język, żeby mówił prostym językiem do nas, tak? Niezbyt takim skomplikowanym, żebyśmy mogli wszystko zrozumieć. So, we as a Polish community would like to, we know your strategy, but would like to know few things more about your strategy and the way you are taking the trades and executing and all that stuff. But we are not the traders as well. So I will, and I don't know the trading lingo yet. So if you can use the simple language, I will really appreciate. So yes, we are happy to have you here. And Megda, if you don't mind, I'll do a very quick introduction of Joel. Yes, please. Okay. Okay. So, hello everyone. I hope you're doing well. Witajcie wszyscy. Mam nadzieję, że wszyscy macie się bardzo dobrze. And it is really, really, really an honor to be able to speak to each and everyone and meet you. Jestem bardzo dumny z tego, że mogę być tu z wami i mogę do was przemawiać. And so the first thing I want to say to every one of you is I hope you can find it in your heart to forgive me. So, pierwsza rzecz, o co chcę was poprosić, to, żebyście w swoich sercach mi wybaczyli. I know everyone knows the phrase, timing is everything. Na pewno znacie to powiedzenie, że czas jest wszystkim. And so as the Polish community has come into Akashics and My Daily Choice. I jako polska społeczność, która przyszła do Akashics i My Daily Choices. This team hit number two in the world. Ten zespół jest numerem dwa na świecie. So, congratulations to each and every one of you. Gratulacje dla was wszystkich. Very, very, very proud of you. Jesteśmy z was bardzo, bardzo dumni. So, that's the good thing.
To jest ta dobra wiadomość. The bad thing I want you to forgive me for. Gorsza wiadomość, o którą proszę, żebyście mi wybaczyli. Is you all came in as we were updating Akashics. Wszyscy przyszliśmy wtedy, kiedy był update naszej aplikacji Akaszec. While the whole company was on two national conventions, Dallas and also Dubai. I w tym czasie firma, praktycznie cała firma była w Dubaju and where? Dubai and where? Dallas, Texas, USA. Dallas. I w Dallas, Stanach Zjednoczonych. And also, we had a presidential election. Of course. I wybory były, tak? Na dodatek jeszcze. So, all of you are going to have an incredible story Więc będziemy mieli wszyscy niesamowitą historię do powiedzenia. because as you guys came in and became the number two country in the world. Bo jak przyszliśmy, to się staliśmy, słuchajcie, numerem dwa na świecie. Everything everywhere else was flipping upside down. Nie, wszystko było, słuchajcie, i tak powywracane do góry nogami już, tak? Bo aplikacja była, słuchajcie, update'owana, wybory były w Stanach Zjednoczonych, więc mamy być z czego dumni, a to już ja od siebie dodaję. So I want you to forgive me because I wish that none of this happened to you guys. Więc wybaczcie mi, mam nadzieję, że to się już nie powtórzy więcej. But I've been here for 6 years and 7 months. Ale jestem tutaj 6 miesięcy, 6 lat i 7 miesięcy. And I promise you, this company will be here for the next 20, 30 years. I obiecuję wam, że ta firma będzie przez następne 20-30 lat. It also, every single week, will get better and better. I każdego tygodnia będziemy lepsi i lepsi. So, just to tell you a couple of quick things about Joel, Więc trochę wam powiem o Joelu. is I don't know if you guys have seen this or even understand what this is. Nie wiem, czy to widzieliście już i czy rozumiecie, co to w ogóle oznacza. But this was Joel's wins from last month. To były jego wygrane z zeszłego miesiąca. So 18,077 pips won. 18 077 pipsów wygranych. And 2,160 pips lost. 2 160 przegranych. Now, I know some of you feel like all the losses happened in the last 2 weeks. Wiem, że wszyscy się czujecie tak, jakby wszystkie przegrane były w ostatnich 2 tygodniach. But they did not. Ale to tak nie działa, tak nie było. And I know Joel explained that more in a minute. Wiem, że Joel powie zaraz o tym. And then we also have this one here. Mamy również to, co tu widzicie. This is Joel's last month tap to trade. To są Joela z zeszłego miesiąca tap to trade. So 5,486 won. 5486 pipsów wygranych. And 2,288 lost. 2288 z przegranych. A 31% growth. 31% wzrostu. How many of you guys know people that on a monthly basis can increase an account by 30%? Ile znacie ludzi w swoim życiu, którzy mogą sobie zwiększyć swoje konto o 31% albo ilość pieniędzy na koncie? So then I'm going to show you some people that listen to Joel. Pokażę wam teraz kilka osób, które słuchają Joela. Okay, so this is TradeX Mastery. To jest TradeX Mastery. And Arthur and Tina are two of his students. Arthur and Tina, Tonia, I can see here, but Tonia and Arthur, they are his są jego studentami. If you've seen the videos, Arthur's already withdrawn $10,000. Jeżeli widziałeś nagranie, to Arthur wypłacił już 23 tysiące dolarów, ponad 23 So tysiące. if he wouldn't have withdrawn the money, this would say 43. Gdyby nie wypłacił, to by było 43 tysiące. Apologize, 33. Sorry, 33 tysiące. So you can see this guy has only been actively trading for 56 days. On aktywnie traduje od 56 dni. And I always tell people to look at this because you can see all the trades.
O, możecie nawet sobie tutaj sprawdzić, bo widzicie jego trady tutaj nawet, więc to jest fajne. So you Okej. can see on a consistent basis that he's following Joel about what he's about ready to teach you, and you will win too if you follow Joel. Więc on akurat idzie śladem Joela, tego, co dokładnie tutaj usłyszymy, i tego, co nas będzie tutaj uczył. The other thing I want to show you is some stuff in back of Akashics. Kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać, to jest to, co mamy w biurze w Akaszec. Now, if you're looking at my amount, Kiedy sobie zerkniesz na moje konto, I don't trade much. ja nie traduję dużo. I don't know Polski. Nie znam polskiego. Magda I może don't know powiedzieć coś Hungarian. lepiej. Nie znam węgierskiego. And I don't know Vietnamese. Wietnamiz też nie znam. And I don't know Tradanese. Tradingis też nie znam, czyli nie, na tradingu się nie znam. But what I ask all of you to do is go over here and see where it says tap to trade results. Ale to, co Was proszę, to wejdźcie sobie na zakładkę TTT Results, Tap to Trade no, Results. When Joel's not trading. When John, can you repeat, please? Yeah, when Joel is not doing tap to trade. When Joel is not doing, kiedy Joel nie robi tap to trade. You can click on any one of these people and see what their results are. Możecie sobie kliknąć na każdego edukatora i zobaczyć, jakie ma wyniki. So if I clicked on Brent, Jeżeli kliknę na Branda. I just did a trade with Brent. Tradowałem z nim właśnie, chyba teraz był trade, albo And that's niedawno. why my account's in negative. I dlatego moje konto jest negatywne teraz. All right, so he's got a half a percent in total profits for the last 30 days. On ma 0,5%, troszeczkę więcej niż 0,5% w ostatnim miesiącu. Now looks at Joel. A teraz popatrzcie na Joela. 30%. 30%. Look it, he had bad trade too. Miał też złe trady, złe dni. He had a bad trade again. Znowu miał złe trady. But what about these? A co z tymi? What I z about tymi. the wins? I z tymi, i z tymi, i z tymi wygranymi. That's the problem. We joined 2 weeks ago. Just wanted to share this with you guys. Chcę się z wami tylko o tym podzielić. Because you can see here there was 158 trades. Widzicie, że tu jest 158 trade'ów And he lost 32. i stracił 32. I can guarantee you any sporting event out there like football. Gwarantuję wam, że jakikolwiek sport, tam na przykład piłka nożna, Would love to have those results. chciałabym mieć takie wyniki. Right? And so without further ado, I got to meet Joel and his incredible wife in Dubai. Spotkałem Joela z jego żoną, niesamowitą żoną w Dubaju. And I want each and every one of you to know if you want to pass the challenge really fast. I chcę, żeby każdy z Was wiedział, że jeżeli chcecie zdać konto fundowane szybko, You're gonna have to learn how to copy and trade. musicie się nauczyć, znaczy musimy. Musimy się nauczyć, jak kopiować i kopiuj w klej, kopiuj w klej. Copy and paste, copy and paste, copy and Kopiuj paste. w klej, kopiuj w klej. And you can go on Joel's lives Możesz iść na Joela live, które robi? and he'll walk you through it. I on ci pokaże, jak to zrobić. For those of you that say, I don't want to do that, Dla tych, którzy mówią, że nie chcą tego robić. because I don't, No, Robert też nie chce tego robić. I still haven't passed phase one. Okej, zdał, mimo wszystko zdał pierwszy etap konta fundowanego. You gotta look at the challenge, gives you 2 years to pass. Okej, so musisz zerkać na to, że tak naprawdę na zdanie konta fundowanego na przestrzeni 2 lat, o ile dobrze zrozumiałam.
And so you have to be patient if you're only going to do tap and trade. Musisz mieć dużo cierpliwości, jeżeli robisz tylko i wyłącznie tap to trade. You got to be patient. Musisz mieć cierpliwość. So you'll pass it, but you got to be patient. It doesn't happen in 2 weeks. Nie stanie się to w 2 tygodnie. So Joe will explain that, and I just wanted to give you guys just a little bit of information about Joe and how incredible he is. Thank you so much. Joel nam to wyjaśni, odpowie nam na pytania, ale Robert chciał nam przedstawić Joela, jak niesamowite wyniki on ma i jakim jest cudownym traderem. I've only seen two people not win with Akashics. Widziałem tylko dwie osoby, które nie wygrały z Akaszek. W People Akaszek. that give up Ludzie, którzy się poddają and they quit i się poddają i odchodzą, because they can't handle their emotions. bo nie potrafią zarządzać swoimi emocjami. We have this problem too. Yeah, and I understand. Yeah, okay. I did six tap to trades, win, 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 win. Miałem 6 tap to trade, które były wygrane. Wygrana, 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 wygrana pod rząd. Then I did two more tap to trades and I lost. Później zrobił 2 tap to trade i przegrał. And I stopped trading. I przestał tradować. So we're doing that the same thing, Zach. I panic a little bit. Spanikował bardzo, bardzo spanikował. And when I took those two tap to trades, I actually got impatient. I jak wziął te 2 tap to trade, to stał się taki niecierpliwy. And I took them from other tap to traders without seeing their results. Okej, i stwierdził, że sobie zrobi tap to trade innych edukatorów. So Joel's incredible. I'm going to let him have the rest of the Zoom. And then afterwards, if we want to ask some questions, we definitely can do that. Okay, thank you so much. Thank you very much. Co teraz Joel będzie mówił do nas? Ja chyba będę to też tłumaczyła. Please help me to translate the language. Joel. Hello, how's everybody doing? I think we are fine. We are fine. Thank you very much. If you have something ready for us that you want to talk about it, that would be fine. I can translate, but obviously we will have some questions at the end as well because we are a little bit confused what we're supposed to do Right. today, the future, and all that stuff. So Right. So just for you know, so that you know also as a translator, I'm gonna be doing a presentation on my trading plans because like the strategy doesn't really like matter per se. The market doesn't really matter. Like it, nothing matters more than what you do with your trading plan. And so okay. that's what I'm gonna be sharing today. I'm gonna share my screen and show a little bit about that. And then we'll answer questions at the end. Okay. So będziemy mieli, słuchajcie, prezentację. Joel ma prezentację dla nas ze swoją strategią i no, z planem, można powiedzieć, tradingowym, dlatego że nie ma to znaczenia, jaka jest strategia. Ważne jest, jaki masz plan swój tradingowy, więc on wytłumaczy na tym spotkaniu teraz właśnie to, jak zrobić plan dla siebie. Okay? Yeah, we are ready. Okay. Thank you, Robert, again for setting up this Zoom. Thank you to all the leaders. I see Camille, I see Thomas. You know, you guys are killing it. And a lot of you guys, you know, that's the reason why you're the top of the top of the list in NDC. So congratulations to you guys. Dziękujemy wszystkim liderom, Tomek, Krystian, Kamil, za to, że tu jesteście, Robert. Thank you, Charles. Yeah, no problem. So this training or this presentation that I do, it's the same presentation I did the first time I met with Robert's team. To jest ta sama prezentacja, którą zrobiłem, kiedy spotkałem się z teamem Roberta. Back then, I didn't know about Arthur. I wtedy nie wiedziałem o Arthur. Who is Arthur? He then learned, you know, based on this presentation, and then the next thing I know, that guy was on the number one in TradeX Mastery. Okej, okay. Ale on nie znał Artura i okazało się, że Artur to jest osoba, która nauczyła się z tego planu i jest numerem jeden teraz w TradeX Mastery. And so, what I want to teach you guys today, it's really important. To, co Wam dzisiaj tutaj pokażę, jest bardzo ważne.
Because once again, the strategy doesn't matter. The market doesn't matter. The news, the presidential election, none of this craziness really mattered. Strategia nie ma znaczenia, market nie ma znaczenia, wybory prezydenckie nie mają znaczenia. Trzy kropki. What matters is what you do behind the scenes. Okej, to co jest ważne, to jest to, co robisz poza sceną. So there's a couple things you need to know if you want to trade with me. Kilka rzeczy, które musisz wiedzieć, jeżeli chcesz tradeować ze mną. Number one, I could send a lot of trades in a day. Numer jeden, mógłbym wysłać bardzo dużo tradeów w ciągu dnia. And the reason for this is not for you to take all of them. Czyli wysyłam bardzo dużo tradeów w ciągu dnia i powód jest taki, że nie masz brać, nie masz wchodzić we wszystkie trady. But to take the ones that you're actually able to take. Ale wziąć te trady, które jesteś w stanie wziąć. For example, I know people work. I know people have jobs. Wiem, że niektórzy z Was pracują. If you're at your job and you're carrying a heavy box and you get a trade from me, you should not stop carrying your boxes to take the trade. The trading shouldn't be distraction. That's what I said last time. Yes. Especially at work. So, jeżeli jesteś w pracy i masz ważną pracę do wykonania, albo masz ciężkie kartony, które dźwigasz, to nie jest alert, to nie powinieneś przestać pracować po to tylko, żeby wziąć i zaakceptować na przykład alert. Because guess what? If you take the trade and you're busy, you're most likely to commit a mistake. Okej, bo kiedy jesteś zajęty, czyli na przykład jesteś w pracy i chcesz na szybko wejść w jakiś trade, to zazwyczaj popełnia się błędy. And so I send a lot of trades so that you don't have to worry about taking them all, but taking the ones that you actually can when you're able to or you're free. Wysyłam dużo tradeów nie po to, że masz wszystkie je wziąć, tylko wtedy, kiedy jesteś dostępny, żeby poprawnie je zaakceptować i wpisać. Number two thing that you need to know. Numer drugi, który musisz wiedzieć. If you want to take my trades, you have to follow one of my trading plans. Jeżeli chcesz tradować ze mną, brać moje trady, musisz iść jednym z moich planów tradingowych. And number three, you have to be very disciplined with your risk. Musisz być, i numer trzeci, musisz być bardzo zdyscyplinowany, jeżeli chodzi o ryzyko, swoim ryzykiem. The reason for this is because sometimes we have big pips and stop loss or big ranges. Powód jest taki, że czasami mamy dużo pipsów i duży stop loss. And if you don't manage your risk correctly, you will see a huge loss. I jak nie zarządzisz swoim ryzykiem odpowiednio, to zobaczysz dużą stratę. And so I don't want that. I want everybody to win. I want everybody to make money and pass their challenges. Nie chcę tego, chcę, żeby każdy wygrywał i chcę, żeby każdy zdawał konta fundowane. But I cannot help you if you don't help me. Ale nie mogę Wam pomóc, jeżeli Wy nie pomożecie mi i mojej strategii. And you help me by following all these instructions. Jeżeli nie pomożecie mi, akceptując te wszystkie instrukcje, o których tu się dowiecie. So again, really quick. Number one, you pick a trading plan. Number two, you don't take all my trades. Number three, you leave your emotions behind. And number four, you are disciplined with your risk or lot size. Bardzo szybko wybierz sobie plan tradingowy. Drugi punkt, nie bierz wszystkich tradeów, jakie ja daję. Numer trzeci, emocje proszę zostawić poza sceną, nie na czatach, tylko poza sceną i być zdyscyplinowanym. To był punkt czwarty. Now, before I start telling you guys about my trading plans, I always like to start this training with a little bit of mindset behind trading. Zanim opowiem o moich planach tradingowych, to chciałbym powiedzieć troszeczkę o mindsetcie. The reason that I like to talk about mindset is because
trading is 90% mindset. Powód, dla którego chcę mówić o mindsetie, jest taki, że 90% tradingu to jest mindset. 90% mindset, 5% buy, 5% sell. Okej, okay. 90% mindset, 90% mindset, 5% kup, 5% sprzedaj. Or if you're following me, it's 90% mindset, 10% buy. That's true. A jeżeli followujesz mnie, to jest 90% mindsetu i 10% kup. Okay, so the first thing I want to talk about is you have to evaluate yourself. Pierwsza rzecz, jak to przetłumaczyć, evaluate? Rozwijać coś takiego, mi się wydaje. Musisz dać sobie przestrzeń na rozwój. O, powiedzmy tak. Okej, dziękuję, Kamil. You want to start your day by evaluating yourself and asking you, how are you treating yourself? Tak, wstajesz rano i po prostu zadajesz sobie pytanie, jak ty traktujesz sama siebie, okay? Jak ty się czujesz sam ze sobą? Może tak, jak się czujesz sam ze sobą dzisiaj? Are you the kind of person that always says life is hard, I can't make it, this is awful, I can't believe it's Monday, ugh, I can't wait until it's Friday? Are you that kind of person? Czy jesteś po prostu taką osobą, która wstaje i mówi: o Jezu, jak ja nie lubię poniedziałku, o matko, jak ja nie lubię wstawać tak rano, o Boże, jak ja nie lubię siebie, po prostu taką marudą? If you are, that's okay, no shame, but it's time to change. Jeżeli jesteś taką osobą, to jest okej, okay, nie masz się co wstydzić, ale jest czas na zmiany. Instead of putting those words in your mind, Zamiast tego, co właśnie zamiast tych słów, które masz, które mówisz sam do siebie. you need to change them and just say, life is good, I'm the best, this is for me, I'm successful. Musisz zacząć mówić do siebie: życie jest piękne, odnoszę sukcesy, jestem najlepszy. Because what you put in your mind is what you're going to see before you. Bo to, co jest w Twoich myślach, stanie się Twoją rzeczywistością. And if you say it aloud, it becomes more powerful. Yes, i kiedy mówisz to głośno jeszcze sam do siebie, to jest to nawet jeszcze bardziej, słuchajcie, mocne. So the number one thing that you need to do, it's not worried about whether or not you're taking trades. Więc pierwsza rzecz, o którą powinieneś się martwić, to nie jest to, czy dzisiaj będziesz tradował, czy nie będziesz tradował. The first thing that you need to do is evaluate yourself. To pierwsza rzecz, musisz zacząć mówić do siebie w sposób pozytywny i budować siebie. And again, don't treat yourself hard. Just evaluate what you're saying. And if you're saying one of these bad things, become or transition them into good words. Zrób level up tego, co mówisz sama, mówisz sam do siebie, a jeżeli mówisz, masz myśli negatywne albo używasz słów negatywnych, po prostu jest czas teraz na zamianę wszystkiego na pozytywne. Słuchajcie, to ma bardzo duże znaczenie w tradingu. The next big thing that comes along with trading or anything in life is manifestation. Kolejna rzecz bardzo ważna, nie tylko w tradingu, ale również w życiu, to jest manifestacja. The law of attraction, it's a real thing. Prawo przyciągania jest prawdziwe. You want money, you want time, you want a family, you want a trip, you manifest it. Chcesz pieniędzy, chcesz czasu, chcesz rodzinę, chcesz miłości, manifestuj. Bob Proctor says that when you put yourself into the image of what you want in your brain, it's more likely to become true. Bob Proctor powiedział, że jakby kreujesz w swoich myślach obraz samego siebie i to, co chcesz osiągnąć, to się po prostu stanie. But if you only put the car of your dreams in your brain, that's not going to come true. A jeżeli tylko sobie w swojej głowie umieścisz, nie wiem, obrazek jakiegoś samochodu, to się niekoniecznie może spełnić. You have to put yourself inside the car and inside of your hair and inside of your head, you see yourself driving your dream car.
O, musisz nie tylko wyobrazić sobie samochód, ale musisz też wyobrazić siebie jako kierowcę swojego wymarzonego samochodu i to, że ten samochód prowadzisz i że prowadzić cię do pięknych miejsc. That's the only way that it's going to become true. To jest jedyna droga, kiedy twoje marzenie się spełni. Now you do the same thing with trading. To samo rób z tradingiem. The big question that everybody should ask is, what are you willing to let go to change your life? Z czym jesteś gotowy się? Jedyne, słuchajcie, pytanie, bardzo ważne pytanie zresztą, które powinieneś sobie zadać, z czym jesteś w stanie się poddać, żeby albo zmienić, co jesteś w stanie zmienić, z czym jesteś w stanie się poddać, żeby zmienić swoje życie? Are you willing to let go laziness? Czy chciałbyś się poddać ze swoim lenistwem? Are you willing to let go your bad thinking? Czy jesteś w stanie poddać się ze swoim negatywnym myśleniem? Are you willing to let go your friends or your group of friends that keep complaining about life and that A bring może that negative environment? twoi przyjaciele, którzy non-stop marudzą i narzekają i mają zły, negatywny wpływ na ciebie? Bob Proctor said, the only limits in our life are those that we impose in ourselves. Jedyne limity w życiu, jakie mamy, to te, które mamy w środku w sobie. So if you think that you cannot let go something, it's because you are putting that on yourself. Więc jeżeli myślisz, że nie możesz się z czymś poddać, tak, to są to limity, które sam na siebie nakładasz, albo że czegoś nie możesz zrobić. If you think that you're not gonna make it in trading because we lost 257 trades, you're putting that on yourself. Jeśli myślisz, że nie dasz rady w tradingu, bo straciliśmy 2, 5, 7, 10 tradeów, to jest to, co ty. No, to jest po prostu prawda, w którą wierzysz i sam na siebie to nakładasz. The phrase that says the sky's the limit? Znasz to powiedzenie sky's the limit. I have to say in English as well. Każdy to zna, tak? Sky's the limit. No. Well, that doesn't exist. It's not real. The sky is the limit. To słuchajcie, to, że są limity gdzieś tam, nie ma, to po prostu nie istnieje. Because there's no limit. Nie ma limitów. Okay. And so after you work on your mindset, then you are now welcome into learning about trading. Więc teraz informacja jest taka, że dopóki, znaczy nie dopóki, no po prostu musimy popracować nad swoim mindsetem najpierw, a dopiero potem przysiąść do planu i układać plan tradingowy, a nie na odwrót. Now, my purpose here is to help you guys not lose a lot of money and to win a lot of money in the long term. Mój cel jest tutaj, żebyście nie tracili dużo pieniędzy, ale żebyście wygrali dużo pieniędzy, ale słuchajcie, długoterminowo. And I take this very seriously because I know the effect and the results that can have. I podchodzę do tego bardzo, bardzo poważnie, bo wiem, jakie są tego wyniki, jakie będą tego wyniki. And so I'm going to introduce to you three of my trading plans that I have. Przedstawię Wam teraz trzy moje plany, które mam tradingowe. Now, a little bit of a spoiler alert. Troszeczkę Wam Or dam what's teraz coming? takiego newsa, niespodziankę. That nobody else knows yet. Nikt jeszcze nie wie o tym. Is that I'm developing a fourth trading plan? Pracuję nad czwartym planem tradingowym. And my goal for that trading plan is for you to pass your challenge account within 1 or 2 months. I moim celem jest, żebyście zdali z tym planem tradingowym. Mój cel jest taki, żebyście zdali konto fundowane w ciągu 2, 3 miesięcy. Only taking tap to trades. Tylko i wyłącznie używając Tap to Trade. Okay. But for now, I'm going to teach you these three. Ale na razie przedstawię Wam moje trzy Okay. Number one is the flash plan. plany. Numer pierwszy to jest tak zwany flash plan.
This plan is a little bit aggressive To jest agresywny plan, troszeczkę. because we're risking more, Bo ryzyko jest większe. but we're working towards a goal. Ale my pracujemy w kierunku naszego celu. So we're gonna focus on this side because I want everybody to pass their challenge, right? Skupimy się na stronie challenge phase, czyli tej, gdzie chcemy zdawać challenge. So the number one rule per se on the plan is you have to create a weekly goal percentage. Więc pierwszą zasadą podstawową jest to, żebyś zaplanował sobie, jaki masz cel procentowy tygodniowy. For example, this week I want to make 5% of my account. Przykładowo, w tym tygodniu chcę zrobić 5% mojego konta. That's an example of a goal. To jest przykład celu. Now, the second rule is that you should not make 40 to 50% of your goal target per day. Druga zasada jest taka, że nie powinieneś robić 40% swojego celu w ciągu jednego dnia. I'll explain this in a minute. Zaraz wam to wyjaśnię. And number three is you have to create a daily goal. I numer trzy to jest cel dzienny. Musisz mieć dzienny cel. Now, we're going to do an example with the 50K challenge account. Pokażę wam teraz przykład na koncie 50 tysięcy. If my goal for the week is to make 2.5% of the account, that will equal to $1,250. Jeżeli mój cel tygodniowy to jest 2,5%, co jest równomierne $1,250. So 50% of 1,250 is 625. 50% z 1250 to jest $625. So I don't want to make $625 in a single trade. Więc ja nie chcę robić, ja nie chcę, taka jest zasada tej strategii. Nie robimy $625 w jednym tradzie. The reason behind this rule is so that you can build a consistency and a discipline. To jest zasada, słuchajcie, dyscypliny i takiej ciągłości Because systematycznej. a lot of people want to make everything in one trade. Dużo ludzi chce zrobić wszystko podczas jednego trade'u. And so, if you know that you shouldn't make 50% of this, which is 620, we create a daily goal based on the half of this. Więc jeżeli wiesz, że nie powinieneś zrobić 50% swojego tygodniowego celu, swojego tygodniowego gola w ciągu jednego dnia, więc ostatni punkt to jest połowa tego wcześniejszego, tak? I to jest to, co powinniśmy robić dziennie. And so my daily goal is $312. Więc dziennie jest połowa z 625, czyli 312. Which is very, very possible to make. Co oczywiście jest możliwe do zrobienia. And how are you going to do that? You're going to divide that by the amount of trades you're going to take in a day. I jak to zrobisz? Zrobisz to. Can you repeat, please, because I was just thinking about something. Sorry. Yeah, you divide this, the goal, by the amount of trades you're going to take in a day. Okej, okay, więc te 312, ten daily, dzienny cel musimy podzielić przez ilość trade'ów, które chcesz wykonać w ciągu dnia. So for example, to make $312, I only need to make $104 per trade with three trades. Więc przykładowo, żeby zrobić $312, muszę zrobić $104 w ciągu trzech trade'ów. Again. Okay, $104 w jednym tradzie razy 3 oczywiście, tak? Making $104, it's very simple. It's very possible. $104, słuchajcie, zrobienie $104 jest bardzo możliwe.
And if you only have to make $104 three times in a day, five times in a week. Jeżeli musisz zrobić tylko $104 trzy razy dziennie, pięć razy w tygodniu, You will make your 1250 goal. będziesz miał swój cel osiągnięty $1250. Now again, this can be a small amount for some people. To może być mała kwota dla niektórych ludzi. But small and small builds up. Ale mała po prostu się, słuchajcie, uzbiera, tak? My mówimy, że małą łyżeczką lepiej niż chochlą, więc ma to po prostu sens. And so the main thing with the flash plan is deciding where do you want to exit? Where do you want to exit? Exit the market. I got the TP, take profit. Okay. Więc jedyną rzeczą, którą musisz zdecydować, używając tego flash planu, to jest to, kiedy chcesz osiągnąć swój cel, jaki jest swój TP, take profit. I guess another way to say is where do you want to close your trade? I kiedy Yeah. chcesz zamknąć swój trade? So you have three options. Masz Number trzy opcje. one. You can close or exit your trade at TP1. Możesz, numer jeden to jest, możesz zamknąć swój trade na pozycji TP1. Number two, you can close or exit at TP2. Możesz również zamknąć na TP2. And number three, you can close or exit at TP3. Możesz zamknąć na TP3. You don't want to do the three of them because you only have to pick one. Nie musisz robić wszystkich ich, wybierasz sobie tylko po prostu jedną opcję. Now, the plan is a little aggressive because if you close your trade at TP1, you're going to be risking a lot more to make your $104. Troszeczkę plan jest agresywny z tego względu, że jak zamkniesz swoją transakcję na TP1, to będziesz ryzykował 0, no by troszeczkę więcej pieniędzy, tak? But at the same time, if you pick TP1, you will be out of the market quick. Ale z drugiej strony, jeżeli zdecydujesz zamknąć swój trade na TP1, to po prostu wyjdziesz z marketu szybciej. So you decide if you like risky and being out of the market quick. Co więc to jest Twoja decyzja, czy chcesz więcej ryzykować, ale wyjść z marketu szybciej, czyli zamknąć na TP1 i po prostu zgarnąć to, co Twoje. If you don't like to risk a lot, then you can pick to close your trade at TP2. Jeżeli nie chcesz ryzykować, albo nie lubisz ryzykować dużo, możesz zdecydować, że zamykasz swój trade na TP2. You're gonna risk way less. You're gonna risk half of what you were risking at TP1. Zaryzykujesz połowę tego, co przy TP1. And you will still make the $104. Ale i tak zarobisz $104. And so we're right here. So the TP1 is high risk but quick, and TP2 is medium risk and kind of quick. TP1 jest duże ryzyko i szybki trade. TP2 taki, można powiedzieć, medium, ale z mniejszym ryzykiem. Now, if you choose to close at TP3, you're going to be down here, which means you're gonna risk way, way less, but you're also going to wait longer to close the trade. Jeżeli się zdecydujesz na TP3, to będziesz ryzykował o wiele mniej, ale będziesz musiał czekać dłużej na to, żeby zarobić te swoje $104. So it's a personal choice. Więc jest to osobisty wybór, oczywiście. But with the three options, you will still make $104. Ale z tymi wszystkimi trzema opcjami, cokolwiek byś sobie nie wybrał, nie wybrała, zarobisz $104. And you do this every week. You put the percentage you want per week and you do this graph. And I guarantee you, if you do it, not with your brain only, but if you actually do it, you will see the results.
I robisz to oczywiście systematycznie każdego tygodnia. Każdego tygodnia i będziesz widział rezultaty. Now, the second trading plan that I have, it's called the reversal or the smart cash plan. Kolejny plan, który mam, nazywa się Reversal albo Smart Cash Plan. This one is only designed if you're going to use my scanner, which is called Smart Cash. To jest plan pod skaner, jeżeli używasz skanera, który jest w naszym biurze, nazywa się on Smart Cash. You guys go over here. You see the scanners, the last one called Smart Cash, it's the one I'm talking about. Okay, so I just wanted to ask you, are you actually using the smart cash for the for this plan? Yes. Yes, so if you're going to follow this plan, the reversal, you have to use the scanner, not my trades idea. Okay. Więc jeżeli chcecie używać tego smart cash, to nie jest trades idea, tylko słuchajcie, ten reversal smart cash plan. And so again, this plan is only for the scanner, not for trade ideas, not for tab to trade, only for the scanner. Więc ten plan jest tylko i wyłącznie, jeżeli tradujesz ze skanerem. Now with this one, you want to risk 0.3% of your account per trade. Więc z tym ryzykujesz 0,3% dla każdego trada. And you want to take between 2 to 3 trades per time that you're trading. I 2-3 trady w czasie, kiedy tradujesz. Okay. Now this is also fast because you're only risking 30 to 40 pips to make 30 to 40 pips. To jest też, słuchajcie, szybki plan, dlatego że ryzykujesz tylko 30-40 pipsów, żeby zrobić 30-40 pipsów. Now, it's very disciplined because if you lose one trade, you have to stop trading. Okej, okay. Zasada jest taka, że jeżeli twój jeden trade będzie na minusie, to po prostu przestajesz tradować. And so, how does it look like in a 50K account? We're risking $150 Jak to wygląda to na koncie 50 tysięcy? Ryzykujemy $150. Potentially make 300 and 450. Tu potencjalnie mieć 300-450 dolarów. That's all you're gonna risk and that's all you're gonna lose because again, if you lose one, you're out. To jest tylko to, co stracisz, i tylko to, co stracisz, bo znowu, jak stracisz, jak będzie jeden na stop loss, po prostu przestajesz grać, tradować. And so, how does it look like in a 50K account? You're gonna risk 0.37 lots. Which equals $150 risk with 40 pips. Więc w tym planie na koncie 50 tysięcy ryzykujesz 0,37 lota, co daje $150. Okay. Now, if you have a bigger account, I forgot to say that on this too. Jeżeli masz wyższe konto, Let's say you have a 100K account, then you should not use this, you should multiply this by 2. jeżeli masz konto 100 tysięcy, to nie używasz lota 0,34, Okay. tylko robisz razy 2. And same with this, same with this. Now, if you have a lower account. I to samo oczywiście z następnym i z następnym. Jeżeli masz konto mniejsze niż 50 tysięcy, Like a 25K, then you want to divide this by 2. jeżeli twoje konto jest 25 tysięcy, no to wtedy podzielisz 0,34 i 0,17 na pół. Okay. Now, last but not least, one of my favorite trading plans. I ostatni, słuchajcie, to jest jeden z moich najlepszych planów tradingowych, Master Trading Plan. And this one is the one that Arthur followed like his Bible. Okej, okay. I to jest ten plan, który Artur followuje, on po prostu jego stosuje jak Biblię. Now with this one is super low risk. Ten ma bardzo niskie ryzyko. And the potential that you can win will depend on how fast the market reacts or not. I to, ile wygrasz, jaki będzie twój profit, zależy od tego, jak market szybko zareaguje. Now, the rules on this plan is that you're only risking 0.1% of your account.
Zasada jest taka, że ryzykujesz tylko 0,1% przy jednym tradzie. That's $50 in a 50K account. That's nothing. $50 przy koncie 50 tysięcy. To jest nic. Nothing for you to be crying over. Nic dla ciebie, żebyś płakał i rozpaczał. Okay. And with this trading plan, you want to take between 3 to 5 trades per session. I w tym planie tradingowym chcesz wziąć od 3 do 5 trade'ów no, w sesji. Now, with this, again, we're still risking 100, 130 pips. Ciągle tutaj ryzykujemy od 100 do 130 pipsów. But our targets are bigger. For example, 300 pips. Ale nasz target jest o wiele wyższy, przykładowo 200 pipsów. And so, with that being said, this is what it will look like. You're risking $50 to potentially make $500. Now, if you're taking 5 trades per session, you're gonna risk $250 to potentially make 500 or more. Więc to tak wygląda, że ryzykujesz $50, żeby mieć $500. Jeżeli bierzesz oczywiście 5 trade'ów w sesji, to ryzykujesz $250, żeby mieć 500. Now, this graph right here is what you should focus on. Ta grafika, którą tu widzicie, to jest coś, na czym powinniście się koncentrować. It's divided in two. If your account is positive or your account is negative. Jest to przedstawione w takiej postaci dla kont, które są negatywne, czyli poniżej balansu, i pozytywne, czyli te, które są na plusie. If your account is negative, means that you're under the initial balance. Jeżeli twoje konto jest negatywne, to znaczy, że jesteś poniżej swojego balansu, z którym zaczynałeś. And so with this, what we're trying to do is to avoid you losing more. Z tym planem po prostu pomagamy tobie nie stracić więcej. And so with this trading plan at TP1 or when take profit one hits, you must close partials and move your stop loss to break even. Więc z tym planem, jeżeli twoje konto jest negatywne, przy TP1 musisz zamknąć partials, a dla Joela partials znaczy 50%. I przenieść, przepraszam, stop loss na cenę wejścia na break even. Because if you close partials, you're securing some money to you. And if you move your stop loss to the entry point, if it comes back, guess what? You didn't lose any. You made maybe a couple bucks. Bo z tym planem, jeżeli twoje konto jest, słuchajcie, negatywne i zamkniesz sobie połowę tego, co ugrałaś, to i przeniesiesz sobie stop loss na break even, to tak naprawdę, jeżeli trade pójdzie w drugą stronę, to tak naprawdę nic nie straciłeś, tylko zyskałeś. And this is where your mindset, your psychology, it's gonna hit. Because if you close partials and let's say you secure $5, it's not a lot. You secure $5 and then it came back, you're gonna be like, ugh, I only made $5. No i to jest moment, w którym właśnie twoje myślenie i twój mindset odgrywa bardzo dużą rolę, bo jeżeli zamknąłeś połowę i zamknąłeś tylko $5, dajmy na to, i trade wróci do ceny wejścia i trade się po prostu zamknie, no to będziesz mówił: o, zrobiłem tylko $5. But even if that's the case, if you make $5 every day, again, that's gonna compound. Ale znowu, słuchajcie, jeżeli nawet codziennie zrobisz $5, każdego dnia będziesz robił $5, to jest to coś, co po prostu się kumuluje. Now, not all the time we're going to be hitting the break even. There's gonna be some trades that they will keep going and going and going to the next TPs. Nie zawsze będziemy mieli tak, że trady będą, słuchajcie, wchodziły na break-even. Czasami będzie tak, że te trady będą szły do góry i szły do góry i szły do góry. And whenever that happens, you're gonna see more and more money being placed in your account.
Kiedy to się dzieje, to wtedy widzisz więcej pieniędzy i więcej pieniędzy na twoim koncie. Now, after, let's say they hit take profit too, the next thing you need to do is you move your stop loss to TP1. Ale wyobraźmy sobie, że idziemy do TP2, to nasze zadanie w tym planie, jeżeli twoje konto jest negatywne, jest przenieść stop loss na take profit 1. Because guess what? You already secured $5, $10, whatever partials is. Bo już zabezpieczyłeś jakąś tam część swoich zysków. And if the trade comes back and it hits your stop loss, which is TP1, you're going to make a little bit more. Jeżeli trade, słuchajcie, się zawróci i uderzy w twój stop loss, który był na TP1, to będziesz miała więcej tych pieniędzy zabezpieczonych. Now you want to do the same thing with the other TPs. If TP3 hits, you move your stop loss to TP2. If TP4 hits, you move your stop loss to TP3. No i według tego planu robisz dokładnie tak samo cały czas, czyli jeżeli twój trade dojdzie do TP3, przenosisz swój stop loss na TP2, jeżeli twój trade dojdzie do TP4, przenosisz stop loss na TP3 i tak dalej, i tak dalej. Now, if your account is positive, if you have some profit made with that, then it's just a little bit different on the first part. Jeżeli twoje konto jest pozytywne, jest na plusie, to jest troszeczkę inne działanie tutaj, ale tylko na początku. At TP1, you don't do anything. Przy TP1 nie robisz nic. At TP2, you start moving your stop loss to break even and you close partials. Przy TP2 przenosisz stop loss na break even, czyli na cenę wejścia i zamykasz połowę tego, co So you're trade. going to secure more profit here because your account is positive and you can wait a little longer than if it was negative. Więc tutaj po prostu zamykasz sobie więcej troszeczkę przy TP2 i możesz sobie pozwolić na to, żeby czekać troszeczkę dłużej, dlatego że twoje konto jest pozytywne. That's the only difference. The rest is still the same. If TP3 hit, you move your stop loss to either TP1 or TP2, and so on. To jest tylko jedyna ta różnica pomiędzy kątem negatywnym a pozytywnym. Następne dokładnie są tak samo, jak przy TP3 przenosisz swój stop loss na TP2, przy TP4 na TP3, a przy TP5 się sam zamknie. If you need to review some of these concepts that I just explained, you can watch these three videos that I have in my session replay. Jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie te plany tradingowe, to można je zobaczyć w akademii. To są te trzy wideo. Now, if you also want to understand a little bit more how to use the Smart Cash Scanner, I have a video about it too. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak używać Smart Cash Scanner, to też jest wideo w akademii na ten temat i można sobie je połączyć, obejrzeć, się nauczyć i grać. We can do some questions. Thank you. Thank you very much. My God, it was not that hard. Czy wszyscy zrozumieli? Okay, I didn't expect the slides, but it's fine. It's way better, I think, for you. Also helps the translator to know, you know. Yeah, actually, I never translate things, so it was my first time. I'm happy with that. Oh, Oh awesome. my First time God, for me. you did incredible. You You did did very incredible. well. Did you understand, Robert, actually? Did you understand? Yes, you did. The one thing that I wanted to say to each and every one of you too is I know the number one question, Joel, is why I started the Zoom the way that I did. Is a lot of people got in, and as soon as they got in, now the app is having problems, and then we wasn't really available because of the convention, Right. and then the last thing, all of a sudden there's a bunch of craziness happening with the market. And so people had lost some taps and trades. How can you tell them that everything's going to be okay? And the other thing is you got quite a fan base, me being the biggest fan you have other than your wife. And we want to know when you're going to be back doing tap and trades. We miss you. Okay, I can definitely answer that. So, Did you want to translate that? yeah, she should translate Yes, actually. Więc Robert, słuchajcie, zadał pytanie,
Joelowi, żeby nam może troszeczkę rozjaśnił, co się tak naprawdę dzieje, jak my się powinniśmy teraz zachowywać. Przetłumaczę wam wszystko w słowo, bo za bardzo nie słuchałam, czytałam wiadomości. Yes, please. Okay, the number one thing that I, you know, I have to say it about this past couple of weeks is don't worry about it. Więc jedyna, yeah, that's cool. Jedyna rzecz, którą chciałbym wam powiedzieć odnośnie ostatnich tygodni, bo po prostu nie przejmujcie się tym. I know that's easy to say, you know, like, ah, oh, don't worry about it. Like, yeah, I know I made money, but you guys haven't made money. That's not the point. Wiem, że łatwo jest powiedzieć, nie martw się i tak dalej, bo ja zrobiłem pieniądze, wy nie zrobiliście pieniędzy, ale to nie o to chodzi. The point is that even if we have a bad month, even if the market is just crazy because elections, because, you know, Christmas, because New Year's, the market can get crazy around these times. Nawet jeżeli, słuchajcie, są wybory, czy mamy jakieś zawirowania na rynku, czy święta się zbliżają, nowy rok. One bad week or one bad month doesn't define a trader and it doesn't define you. Jeden, słuchajcie, tydzień czy jeden miesiąc bycia na minusie, czy posiadanie, słuchajcie, czy nawet negatywne trady tak naprawdę nie oznaczają nic złego o nas, tak? Czy no. Have you guys noticed how the market moves? Czy wy zdajecie sobie sprawę, albo czy widzieliście, jak rynek się porusza? I like to treat these bad weeks that we have as just reversals from the market. Po prostu traktuję te tygodnie, w których mieliśmy te złe tygodnie jako reversal na rynku. When an asset like Bitcoin or gold or Dogecoin or whatever, when an asset it's worth it. I kiedy słuchajcie, Bitcoin czy złoto jest wartościowe, zyskuje na wartości. It's always going to go up. I zawsze będzie szło do góry. Now, I'm giving you a little bit of a metaphor here, okay? Trochę metafory tutaj. When an asset, aka a trader or an educator or you, right? When an asset is worth it, it's always going to go up. Kiedy aset jest wartościowy, zawsze pójdzie do góry. But even the most worth it assets would always go down a little bit. Ale nawet najbardziej wartościowy aset czasami ma taki okres, kiedy musi pójść troszeczkę w dół. Before they keep pushing up. Zanim znowu wystrzelą do góry. Let's do an example over here. Tutaj jest przykład. Let's put example Bitcoin. Na przykład Bitcoin. Bitcoin can go down to $50,000. Bitcoin może pójść nawet do 50 tysięcy dolarów w dół. But that reversal only means that it's getting ready to go to the next level. Ale ten reversal oznacza tylko to, że przygotowuje on się do kolejnego poziomu. And so if you're worrying about the fact that we had a bad 2 weeks or bad month or whatever, just know that we are in that reversal. Więc jeżeli się martwisz, że mieliśmy zły tydzień, dwa tygodnie albo zły miesiąc, to wiedz, że to jest właśnie ten reversal, który się przygotowuje do wystrzału. Because an asset that is worth it, it always goes to the next level. Bo asset, który jest wartościowy, zawsze idzie. And I'm not saying that, wow, goodness, I'm the best one in the world. No, this metaphor is for you. Ja nie mówię, że jestem najlepszy na świecie. Ta metafora jest dla ciebie. You are that worth asset. Ty jesteś tym wartościowym asetem, tą wartością. And all you got to understand is that every
asset that is worth it always goes to the next level. Jedyna rzecz, którą musisz zrozumieć, to to, że każdy wartościowy aset to jest level up. To jest wszystko to, co my robimy. Słuchajcie, też robimy level up. Tutaj uczymy się nowych umiejętności. And that's all I had to say to answer that. I to jest to, co chciałem wam powiedzieć i odpowiedzieć na te ostatnie dwa tygodnie, trzy tygodnie, które się zadziewają. Okay, thank you very much. That was nice. Understood. Any questions you guys have? I think I have a couple of questions, but actually during this Zoom, I feel like we had answer already, but maybe I will ask in just the short answer. If you can give us short, that would be amazing. Okay. Because people, they ask how many transactions to have a day. So we had during this presentation. Więc w ile transakcji wchodzi dziennie, to mieliśmy, słuchajcie, odpowiedziane tutaj, każdy musi zrobić swój plan i na podstawie tego, jaki plan wybierzesz, to po prostu wchodzisz w tyle transakcji, nie bierzesz wszystkiego, tak? Niektórzy, sorry, I will speak in Polish now, because I know what's going on, so niektórzy tradują pięknie w ciągu dnia, a później jeszcze w nocy siedzą, żeby 10 następnych tradeów puścić, co jest w ogóle nonsensem, tak? Więc każdy musi zrobić swój własny plan. Okay, so the one question that we had, teraz zadam pytanie about procenty czy loty ustawiać. So one question that we had, it was about, you know, when we are doing tap to trade, and there is obviously the lot size and the percentage size, what we should actually use? We should use the percent, or we should use the lot size? The percentage. The percentage, because now Josh made it easier. Like before, I would say lot size, but that just complicates a lot with a lot of people that don't even know what a lot size is. Okay. But I think 99% of the people in the world knows what a percentage is. So, right? For example, if we are doing the tap to trade, we're still using 0.1%. No, 0.25. 0.1% is if you're following the master trading plan with my trade alerts. Tap to trade, trade alerts, two different things. Okay. Więc teraz było takie pytanie, czy używać procentów czy lotów. Słuchajcie, więc Joel mówi, żeby używać procentów i przy jego tap to trade'ach 0.25%. Okay? Więc mam nadzieję, że to jest odpowiedziane. There was also a question like how we should, I think this is more mindset question. So następne pytanie, słuchajcie, jakie zadam, ktoś tu zadał, jak się zachowywać, jak są stop lossy. So what people they are asking, because you know most of them they are so brand new and they never trade before. So stop losses, they are like hitting them so strong, the same as hit Robert before. So how they should react, or they should, I know we should stop trading, maybe to stop losses and trading. Do you have any plan for that? How to react when you hit a stop loss? Is that what you ask? Or yes, like I don't know, maybe some of them, they have really, like, they are upset for some reason. Okay. That they do, they, you know what I mean? Robert, you know what I would say? What? I don't care. Exactly. It's easy to say again, but you won't get it until you say it and you put it in practice, right? But when I lose a trade, I just don't care. Like, I always tell myself, I don't care. Like, okay, they happen. You know, it's whatever. Sometimes it's okay if you get mad, like, ah, freak, I lost this trade. And sometimes it's frustrated because you lose it by a little bit. Like, oh, the trade just hit stop loss, but then it went up. You know, it happens, and we're humans, and we're allowed to get frustrated. But if you're going to spend all your energy and all the time in the world being upset at one thing, then you're going to lose the game. Like, whether it's trading, whether it's your family, whether it's your job, whether it's life. Like, if you get mad over one thing, one small thing in your relationship, and you never let go, you can end up divorced because you never let it go. Same thing with trading, you know? And so that's what I would say. Just don't care. And if you do, if you get frustrated, let it go.
Więc po prostu jak macie, słuchajcie, stop losy, to widzicie, to jest gra mindsetu po prostu. No nie wzrusza to nas, po prostu nie wzrusza. I tyle. Stało się, idziemy i dalej tradujemy, tak? Takie musimy mieć podejście, a nie, słuchajcie, płakać. Okay, thank you so much. I'm going to find out if I have... So the one question which I had, he was like, are you going ever to... did you ever maybe before trade also on sale, or you trade only buy, like, or if you ever planning to trade to put the trades on sale as well, or only your strategy is only buy? I do plan to sell whenever time comes. I don't think it's that time yet, and if I do, I will only send sell. So it's not about only the strategy works with buys, is that what I want to focus on. Like if I give my energy, I'm focusing on one thing at the time, then I'm going to become a master on that thing, you know, and if that thing is only sending buys, then that's what we're going to do. And, you know, we've been really successful for the past year sending buys. And if I consider that it's time to send sells, I will start only sending sells. But I don't think it's that time yet. Okay, więc słuchajcie, zadałam pytanie, czy kiedykolwiek traduje na sell również, nie tylko na buy, i Joel powiedział, że on bierze to pod uwagę i kiedy odpowiedni czas przyjdzie, to po prostu da nam znać i wtedy skupi swoją uwagę na tylko na sell, natomiast uważa, że jeszcze ten czas nie nastąpił i on lubi się w ogóle skupiać tylko na być takim najlepszym w jednej rzeczy, czyli on jest akurat w buy, ok? Ale jak przyjdzie taki czas, że trzeba będzie się skupić, bo będzie nam to rynek pokazywał, no to wtedy będzie też dawał na sell. Ok, thank you so much. So I have another question. Are you planning in near future to trade on different... My God, I forgot the word. Assets? Yes, different assets than gold only. Yes, for sure. I don't know if you guys saw, but I sent a couple of Bitcoin trades in the last day. So you can trade Bitcoin on your Trade Locker account in TradeX Mastery. But yes, I do plan to send other assets, only assets that are commodities or like an actual worth asset, not forex pairs, because forex pairs are not, they're not worth anything, they're just money. Okay, so you okay, money is not worth it. Słuchajcie, zadałam pytanie, czy planuję też brać pod uwagę inne inne, ja myślałam o parach walutowych, no ale powiedział, że na parach walutowych nie będzie grał, ale zaczął teraz robić Bitcoina, także bierze to pod uwagę, bierze też pod uwagę inne rozwiązania i inne sygnały. So this is the last Bitcoin trade that I sent like 2 hours, 3 hours ago. Okay. We are 1500 pips in profit. The Bitcoin, it's a little bit different than gold, so we're gonna be making more pips. It's just a bigger turn. But for example, if you put one lot size here, the risk was 1,000 pips, which means you will lose $1,000. And the reward, if it hits the last TP, it's over $7,000, 7,000 pips. So far, we hit TP2, which means 1,500 pips, which means $1,500. And so you already made a 1-1 ratio per se. And so I will start sending Bitcoin trades as well. And in tap to trade, I already talked to Josh. We're gonna work some things out. Okay. So słuchajcie, tutaj też jest ostatni trade, który został wysłany Bitcoin przez Joela i już doszło do TP2, ktokolwiek na tym oczywiście wszedł w ten trade. Więc będzie wysyłanych więcej takich trade'ów i też dealuję z Joshem, żeby były na tap to trade. Więc to jest też super informacja. Jak macie jakieś pytania, to napiszcie w czacie, może ja je przetłumaczę.
Bo większość pytań tutaj, myślę, już odpowiedzi były na nie. Okay, I think that's all, but I will check only chat if there is anything else, something important that is with regards or to negative accounts. Does it mean that? Okay, I have to read this one maybe because I can see Sylvia, she was writing something in Polish. What's percentage for or lot for Bitcoin, please? What kind of percentage we should use for Bitcoin? Again, it's your trading plan. It really depends what you're going to risk. I will start teaching about Bitcoin, how to trade it on your TradeLocker account in the next couple weeks. But for right now, like, just know that every dollar that Bitcoin moves, okay, if you're using one lot size, it's gonna equal $1 move. Okay, so again, if Bitcoin moves $1,000 in price, right? Like right now it says 60, I mean, it's 89,000. If it goes to 88, that's $1,000, right? If it goes down 1,000 and you use one lot size, you're gonna lose $1,000, okay? So don't risk a lot in Bitcoin because it can, you know, it can move a lot. So just use 0.3, 0.5, you know, depending on your account size, of course. Widzicie tutaj 0,3, 0,5, tak? Bo tutaj troszeczkę on będzie uczył, jak tradować z Bitcoinem. Natomiast musicie wiedzieć, że za każdego dolara wygranego, czy tam 1000 dolarów wygranych, również jest 1000 dolarów straty, więc dużo nie ryzykuj, ok? So the percentage for manual transaction and are they are the same as for wait, I have to translate this one. Czy wartość wiązewna dla manualnych transakcji ustawiać takie same dla każdego planu tradingowego? Mariusz, nie mogłeś lepiej? So Mariusz is asking if for every single trading, your plan trading, the percentage of risk is the same. We're talking about manual trades. No, because it depends on your trading plan. So I will send a trade, and the trade can be applied to any of the trading, well, either the flash or the master, right? And so the trade doesn't give you a percentage if we're talking about the normal, like, manual trades. Doesn't give you a percentage. You are the one that gives the percentage to the trade. If you're using the master plan, you already know you're risking 0.1%. If you're using the flash plan, you're usually risking 0.3, 0.5, sometimes a little bit more. Więc ty dajesz procenty i ryzyko trade'owi, a nie trade tobie daje, więc przy flash tam widziałeś, masz 0 point coś tam, już nie pamiętam, a przy tym drugim masz 0.3, a przy jednym 0.1, tak? 0.1, więc to ty nadajesz procent jaki ryzykujesz. Magda. Yes. Yeah, I think we should let Joel go because he's. I want him to start doing some yes, more. Yes, it's long already because these questions, they never stop. I think that people, if they wanted to, we could constantly send, you know, do another Zoom. This is like, how many Zooms have we done together, Joel? I have no idea. I have no idea, but we can definitely do another one of just questions. Like, you know, in the future, we can set up another Zoom and have questions ready for the people, like the most common questions, or yeah, anyways, we'll just have something set up. And then we can answer more, I think. I just wanted to ask you if I can, the last one, because actually this is very nice, sure. And very important. So for example, if my goal daily is $300 and the first day I will hit stop loss twice, what's my goal for the next day? Is the same $300? I have to top it up a little bit. $300. $300. And, okay. And what you want to do, if you're using the flash trading plan, you want to lose one or two trades.
two traits is like a stretch. And if you lose one, I think that that should be enough. Because if you lose one, I think you will be losing kind of your daily goal in that range, which means that if you lose your daily goal in one trade, it's very possible, right? But if you lose that, just come back the next day and try it again with three trades. If you win those trades, you made it back. Like, you didn't do much in 2 days, but hey, the next day it's available and you could make your daily goal. Okay. Okay. So I think Peter, he understood because he wrote in English as well. So yes. Następny jest czyst. Okay. Thank you so much for your time. And thank you for Joel, your I really, really appreciate you. No problem, guys. See you on the next one too. Yeah. Thank you. Bye-bye. Thank you, Joel. Thank you, Robert. Thank you, Camille. Thank you, Kirsten. Thank you, Tomas. Thank you, Lucas. Thank you, Magna. Thank you very much, everyone. I appreciate you. Thank you, my team, who come here on the Zoom. I will send you guys the recording too. Tak jest, będziemy mieli nagranie. Jutro się znajdzie na grupie facebookowej, natomiast pamiętajcie, że jutro o 9 jest spotkanie z Luke Traywalkerem, więc też zapraszamy Was na to spotkanie. Thank you, Robert, for your time and for invitation. Thank you so much. Thank I love you. And appreciate you guys, and I'm very, very, very proud of you. I'm very proud of you. I love you. Bye. Thank you, Robert. Bye-bye. Bye-bye.